Majka, ona jest bez w ogóle, bez żadnych zahamowań, kompletnie. Moje dziewczyny są tak oszołomione, bo przyjechały tutaj do domu, który jest zmieniony, zresztą jeszcze opusty, jeszcze nie do końca. I nie reagują na nią zupełnie. Także no początek to jest boski po prostu. A teraz dziewczynki muszą iść zwiedzać, a ja pójdę zobaczyć, co u Stefci. Była kilka godzin sama. Misiunia sobie wcina, ale już chyba zdaje się zaczyna się najadać. Bo widzę, że już zostawia na talerzyku, że już nie rzuca się z takim głodem jak wczoraj. Także szybciutko jej to przejdzie. Myślę, że zacznie normalnie się po prostu odżywiać. Była wygłodzona, no bo miała ten zabieg, to musiała głodować. Po zabiegu też, tam w klinice jej dawali tylko suche, a ona za suchym nie przepada. Więc była po prostu wygłodzona. A teraz już zaczyna się najadać. Już zostawia sobie to jedzonko. Misia, kcik. Hej, kochanie. No chodź tutaj, chodź. No chodź, ty jesteś taka śmieszna. Naprawdę wielki tułów i taka maleńka główeczka. No chodź, tu. Gdzieś można podrapać, tak. No tak, idziesz na kolanka? To czekaj. Śmieszna kocinka, śmieszna. Śmieszna kocineczka, tak. Ale taka kochana i dobra kiciunia. Taka dobra kiciunia. Oj, o właśnie. Tak jest lepiej, takie było zbliżenie. Bezsensowne. Tak jest lepiej, tak. Oj. Uważaj, bo miś padniesz. A ja mam tylko jedną rękę, wiesz? Bo drugą ręką próbuję ciebie nagrać. No. Żeby ciotki mogły też ciebie pooglądać. Wiesz, jaki miałam dobry dzień, naprawdę, dobry dzień. Stefcia się lepiej czuje. I byliśmy na takim pięknym spacerku i tego tyle piękna było wokół, nawet jak się jechało samochodem. Chociaż to było dość straszne, bo tak ślisko. No i trzeba było jechać pomalutku. A jak wracałyśmy, wiesz, z Bajeczką i z Rafinką, to tak darły japę całą drogę. Dobrze, że to nie jest daleko. Tak. No. Poganialiśmy troszkę po śnieżku cudownym. Jest tak fajne. Takie to jest cudowne. Człowiek tak się cieszy przy tym. Niesamowite to jest. Wiesz, ty też chodziłaś na bosaczka po śniegu, ty też, tylko ty się tak nie cieszyłaś, nie? Nie miałaś po tym domku, żeby się schować. O, moja malutka, grzeczna jesteś kiciuńka, kochana i śliczna, tak. Dobra jesteś kocinka, zobacz, wszyscy niech zobaczą, jaki ty jesteś skarbek. Tak, kochanie. No i jeszcze takie ujęcie, żebym miała dwie ręce. Tak, po dwie ręce muszę mieć, żeby koteczka tutaj dobrze wygłaskać na wszystkie strony, tak? Na wszystkie strony. Czekaj, bo tak mi niewygodnie. No ślaśnie mi jest niewygodnie. Ślaśnie, tak. No widzisz. Cio ty, koteńku, cio. O, mój malutki kiczku, malutki. Malutki kiczku. No i o czym to gadałyśmy? O zimie, tak? Tobie się też podoba zima? Nie bardzo, prawda? Coś się tutaj na bródce swędziało. Okej. Rozumiem. Coś kotka swędziało na bródce. No i tak tutaj sobie właśnie rozmawiamy z Misiunią. I Misiuniu, wiesz co, jak przyjechały dziewczyny, to Maja zaraz przybiegła z góry. Bo Stefcia była zamknięta w pokoiku, w który ona bardzo lubi sobie siedzieć, żeby miała spokój, wiesz, była zamknięta, a Maja wchodziła sobie po domku, jak mnie nie było.
Jak przyjechały dziewczyny, wiesz, to przyleciała zaraz się witać i zaraz do jednej i do drugiej, a te były takie oszołomione, że nawet nie zauważyły za dobrze, kto to jest. Były takie zdziwione. No i potem, wyobraź sobie, bajeczka spoko, bajeczka całkowity luz, spokojna. Natomiast wyobraź, Serafinka się zorientowała, że to jakiś inny kot. No i zaczęła pyszczyć. Także będziemy uważać musieli na nią. No. Ale Maja sobie z niczego nic nie robi. Kompletnie. O, czekajcie. Zobaczcie. Okazało się, że panna jest bardzo wesoła z natury. No. I lubi sobie troszkę po... Po co? Poigrać. Wybrnęłam jakoś z tego po. No, taka wesoła dziewczyna. Ty, a jakbyśmy wzięli taką wędkę inną, co się za nią goni, to może byś goniła. Popatrz. No, popatrz. Tak, to my nie musimy tylko głaskania uskuteczniać. To możemy troszkę dziewczynkę też zmęczyć, żeby spaliła troszkę kalorii po tym jedzeniu. O, proszę, jak fajnie. Proszę, proszę. A ty wiesz jeszcze, Misia, że tu są takie zabawki różne. Popatrz. No, popatrz. Znasz takie zabaweczki? Jak mnie nie ma, to ty się możesz normalnie tym bawić. Zobacz, jest takie coś. No chodź. Zobacz. No popatrz, jakie fajne. Można się bawić myszkami. No widzisz? To są różne, dziewczyno, udogodnienia, których ty jeszcze nie odkryłaś. Dla kotów. To jest takie sanatorium dla kotów, wiesz? Tak. Tu jest, zobacz. Tunelik. Zobacz. Tak. Pięknie się kotek umie bawić. Pięknie. No zobaczcie. Cóż to za szalony niedźwiedź. Jaka to jest miśka. Przecież to jest niedźwiedziska. Niedźwiedziska. Miśka niedźwiedziska. Kochani, co tam te moje dziewczyny wyprawiają? Co one wyprawiają? Mam nadzieję, że nic strasznego. To co, już długo nagrałam, będzie długi, 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 długi film. Także żegnamy się z ciotkami. Do jutra. Pa, pa. Zobaczcie, teraz tak. Tutaj jest Majka, tu jest Bajka. Tu pieski przyjechały. I najpierw... Majka się strasznie przestraszyła, ale ja mówię teraz, chodź tutaj, chodź. O, już ona tak rozumie i już idzie, trochę się boi, idzie jak na szczudłach. Troszkę pośpiewuje czasami, ale spoko. Także ona ma dzisiaj, o proszę, idzie do mnie. No ona jest niesamowita po prostu, niesamowita. No. Stefcia kompla się ta, Boże, fika nie zwraca uwagi kompletnie, jak zwykle. Bajeczka nie zwraca na nią kompletnie uwagi. Zobaczymy, o, ta jest tu, tak gdzieś.